Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, mam nadzieję, że dzień wam mija bardzo dobrze. Wczoraj pojawiła się druga drużyna Food Fantasy. Ja z tej okazji przygotowałem 20 paczek 82+, ponieważ po pierwsze szukałem graczy, których mogę przepalić na Kyliana Mbappé, po drugie chciałem trafić nową kartę. Czy ją trafiłem? Zapraszam. Dziwnie się załadowało, to chyba walkout? Tak, nie, jednak nie. I zaczynamy od walkoutu, dobrze, dobrze, foder generowany, Buske, nie, Rodri, 86. Fajnie, bo może kolejny skład dzisiaj przepalimy. Sissoko bym chciał, wtedy to Kamavinga by od razu poleciał. Ale myślę, że za Musę Sissoko będzie trzeba trochę zapłacić. Jeszcze pamiętając o tym, że te karty mogą dostać upgrade. Widełki ma do 1 200 000. No Sissoko ma 3x3. Ale to jest człowiek, który ma zostać z tyłu. To jest SPD, on ma biegać, on ma przecinać. A my mamy drugi walkout i to nie będzie. Oczywiście to jest Varane, 86. No mówię. Mamy już dwie karty 86 i git. Oby chociaż 85. Nie. No ale Anglia, prawy obrońca. Van Bissaka. Kurde, no tyle tych paczek cisnąłem. I jest wreszcie trzeci walkout. Wojtek, szczęsny 87. No okej, jeden składzik chyba uda się zrobić. Oj, tym razem Luke Shaw. No niestety, nie udało się. Ale mogę otworzyć jeszcze paczkę za 300 FIFA pointsów, jeśli taka będzie. Ej, ale o co chodzi, bo może kogoś kupimy, mam trochę pieniędzy. Ansu Fati trafiony. No tragedia była. Znaczy 3 walkouty na 20 paczek, zależy jak na to spojrzeć, ale liczyłem chociaż na jakieś 85 jeszcze, no tym razem się nie udało, wielka szkoda, ale zawsze jakiś tam hajs na tego Mbappé będzie oszczędzony. Jeszcze chwila, mówię, cała liga z Janem Raszem w przyszłym tygodniu, w przyszły piątek, Żółw wejdzie na boisko i mam nadzieję, że zachwyci. A teraz najciekawsze fragmenty ze wczorajszych spotkań. Co? Ale nie chce mi się już znowu o tym gadać. I Laborde! No czemu on gra Laborde? No nie! Dobra, na poważnie gramy. Ronaldo! No, bronił. Czy pojadę na mecz polski, jeśli dostanie się na mundial? Znaczy, kurczę, plan z mundialem mam nawet jak Polska się nie dostanie, ale fajniej byłoby jednak zobaczyć reprę na żywo. Plan mam taki, by do Kataru wybrać się, no nie wiem, na tydzień. Może tydzień z hakiem. Tam są po skosie, Ronaldo. Tam są bardzo małe odległości pomiędzy stadionami, w związku z czym można wiele meczów zobaczyć bez jakiegoś większego męczenia się, jeśli chodzi o podróżowanie. Ale to zobaczymy, jeszcze dużo czasu do mistrzostw. Caligiuri? No za późno te strzały. No niepotrzebnie się śmiałem z tego Laborde, bo teraz jest zemsta, ale jakie są szanse, naprawdę. Ja może raz na niego trafiłem, odkąd ta karta pojawiła się w grze, a teraz trzeci mecz w Food Champions, drugi raz ktoś gra tą kartą. Chyba z tego pika go trafili po prostu, co było ostatnio. Tak, bo to jest karta taka na żywo, więc no to by tłumaczyło, dlaczego ktokolwiek chce go używać. No muszę być tutaj kreatywny. Mkhitaryan, 1-1. No nie jestem dumny z tego gola, ale nie mieliśmy jak inaczej tego zrobić. Jan, nie ma spalonego, oby to był gol, tylko Nazario, proszę, pokaż jeszcze te swoje umiejętności. Nazario, lewa noga, trafił do siatki, 2-1, prowadzimy w 67 minucie. W ogóle jest duża szansa, że to ostatnie Food Champions, które gram w pełni na streamie w najbliższym czasie, więc musi być poziom. Dobry moment. Znaczy cieszę się, ja się oczywiście bardzo cieszę, że piłka wpada do siatki, ale czasami naprawdę im głupszy strzał, tym jakoś nie da się pojąć tej gry. Pięknie, Jan Rasz, dlatego cię kupiłem. Brawo, 4-1. No i cyk, można uruchomić bilans po ładnym zwycięstwie. Dobra, Bagdad City. Chiesa. Jedziemy. Kurde, ta drużyna mogłaby się szybciej ustawiać. Nie bardzo ofensywny, ofensywny. I dobrze, na spokojnie. Rozklepiemy, piłkarze znajdą swoje pozycje. No jeśli Mkhitaryan zdobywał gole, nie mając pełnego zgrania, teraz może być tylko lepiej, prawda? Mkhitaryan 1-0. Nie no, to jest jedna z najlepszych kart, które zostały wypuszczone według mnie w SBC w tym roku. 5x5, 230 tysięcy chyba od zera kosztował. Kapitalny jest. Jako, że wiedziałem, że Cruyff raczej do nas nie zawita, to
obowiązkiem było zrobienie Mkhitaryana, który tak naprawdę leśni najmocniej w tej drużynie i to mnie cieszy. Wow, Kamavinga 2-0. Nie przypuszczałem, że potrafi, tak, bo ma bardzo nisko ocenione strzały z dystansu, więc jest to miła niespodzianka. Jak płacę 500 000 za piłkarza, to jednak fajnie nim od czasu do czasu zdobyć gola. I Jan Rush na 3-0. Jestem, nie wiem, jak bez spalonego. Dziwne. I Luis. No pomachał ładnie do niego Loris. Jest 1-3. Dobra, czwórka. Mkhitaryan. Uwielbiam te interwencje bramkarzy, gdy się nimi próbuje przesunąć, no. Poprzeczka. Kurde, no nieźle. I Mkhitaryan. I słupek. Ha, 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 jazda, ja pierdziele! Roberto Carlos Vieira Optimus. Stroje Liverpoolu retro w sklepie za 25 tysięcy można je kupić. Może nie gra w FIFA, może handlarz. Ale no drużyna, co on tak się dziwnie ustawia? Na razie rywal nie pokazuje nic, co miałoby mnie jakoś kompletnie zaskoczyć. Prosta FIFA. Ja mogę pokazać mu Jana Rasha, bydlaka mojego, rzut rożny. Ale oby trzech tu nie wy... Ej, nie wyszedł! Varan! Dziwne. Cordoba nadal top, nie do końca. Messi, Jerzy Dudek! Szkoda, 1-0. Oj, dobrze, Kamavinga, to jest 100% sytuacja. Ronaldinho! Prościej tego skończyć nie mogłem, 1-1, choć byłem przekonany, że spóźniłem się, że za daleko sobie tę piłkę wypuściłem i właściwie jestem w szoku, że Ronaldinho tak dobrze uderzył. Dobrze, jedziemy. Czy myślisz, że Yves Milik na napad starczy do osób? Na luziku. A myślę, że i w wakacje sobie nim dobrze poradzisz. Nie liczy się rozmiar narzędzia, liczy się jak go używasz, czy coś. Ale czasami dobrze mieć jest dobre na... dobrze... Czasami dobrze jest mieć niezłe narzędzie i tym narzędziem jest właśnie Milik. Tym narzędziem jest ten ja wypadłem z formy. Przyda się ta przerwa. Jan Rush, jestem dobrym narzędziem, to tylko wam chciałem powiedzieć. No cóż, klasyk. No nie, znów tak prymitywnie, dwa podania w polu karnym. Kurde! Byłem tak pewny w tym wykończeniu, no wydawało mi się, że i dobra siła, i dobry timing, bo timing był dobry. Ale niestety przesadziłem trochę z siłą, a wielka szkoda, bo tak... Rush? No skurczybyk broni. No nie. Tonali. Nie zrobiłem go. Ronald. Ja mam pecha do piłkarzy, co mają Ronald. Ronald Koeman, Ronald Inio, Ronald O. Ale to moja wina, no. Chciałem zrobić precyzyjne wykończenie. Paluszek mi zjechał. Mogłem umyć przed streamem. 1-0. Jeszcze coś potrafi. Wierzę, że kiedyś stworzą grę, w której to obrońcy, napastnicy, przepraszam, mający 40 defa, będą troszeczkę gorzej odbierać. To jest moje marzenie największe, chyba jeśli chodzi o FIFA. Mkhitaryan! 1-1. Ronaldo! No proszę, 2-1. Czasami przeraża mnie, jak łatwo się nim zdobywa gole, ale czasami... Tak łatwo nie jest. Kurde, gol! Gol Kamavinga, 3-1. No sorry, Gepetto, ale... To ja tutaj cię wystrugałem. Coś w tym stylu. Skąd biorą te Optimusy? No... Nazario? Pięknie, 1-0. No... Chyba jeszcze ani razu tak dobrze tego Nazario nie używałem. Jan Rush z fałsza w okno, 2-0. No musi być, bo 3-0, łatwo. Jan Rush! Wygląda mi to na naciągnięty mięsień, koniec kariery. Henryk! Przepraszam, to się zemści. Oj, lewy gol, musi być, tak jest, pewne wykończenie. Kamavinga! Jan Rush ze Skorpiona! Nie, to Mkhitaryan, 4-1.
No i wiecie co, tutaj takie cięcie, bo stwierdziłem, że przetestujemy kogoś z nowej drużyny i kurde, Kamavingą grało mi się super i nie sprzedałem go dlatego, że mi się nim nie grało dobrze. Po prostu chciałem przetestować tego potwora, no Sissoko, jego pierwsza karta specjalna w tym roku. Na jeden mecz, ostatni, umieściłem go w zespole. Dobra, chyba warto było zagrać to spotkanie, ma Pedriego. Wie co dobre niestety. Nie no, bez jaj, to była moja piłka. Jeszcze zwykły Ronaldo? Żeby w grze piłkarskiej dobrze podań nie zrobić. Ian Rush! 1-1. Mkhitaryan, dobrze, 2-2. Szybko, skutecznie, Henryk na napadzie, w ogóle wszędzie Henryk to jest kozak. To moja wina, ale Varane, po cholerę ty tak zbiegałeś. Cristiano Ronaldo! Nie wiesz, że to spieprzył. To było najgorsze bronienie w ogóle w historii mojego kanału, a on nie trafił. Mkhitaryan, tak! 3-2! On musi być na napadzie, no znacznie więcej robi tutaj od Iana Rasha. Rywal ma za niewykorzystanie tej sytuacji przed chwilą. Pogubił się biedak, tak kręcił tym Ronaldo, ale myślałem, że skończę Portugalczykiem. O, Jarzabal, Henryk Mkhitaryan z hat-trickiem. Nie powinienem wygrać tego meczu, nie wiem, no nic nie wskazywało na to, że wynik będzie tak wyglądał. Ale 6 minut dzieli nas od 8 wygranej w tym Food Champions. Oczywiście zaraz sam mogę sobie to zabrać. 3-4. No i git, no, w miarę defensywnie. Świetnie funkcjonuje zmiana naszej taktyki. Widziałem jak ta piłka... Streama zakończyłem bilansem 8-3, według mnie bardzo super, dawno nie grałem tyle meczów w jeden dzień, dzisiaj o 17 odpalam się ponownie, żeby to skończyć wyjątkowo w sobotę, dogrywam do samego końca, no staram się, według mnie gram jak na mnie dosyć przyzwoicie i wierzę, że dobijemy do tych 14 zwycięstw i jutro jakieś tam fajne nagrody wlecą na kanał. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!